Sponsorem programu jest firma Prostore, dystrybutor latarek marki Ledlenser. Artek, gdzie ty mnie przywiozłeś? Przywiozłem cię do Czerszyna, przyjacielu, do Willi Jasnej. No Willa Jasna, jasna Hej. Cholera. Ty miało być o nalewkach, a nie o willi. Pomału, będzie i o nalewkach, bo słuchaj, przyjęliśmy do takiego pana, który prowadzi naukę tego syćkiego. Czyli przyjechaliśmy do jakiegoś nauczyciela. Tak jest, do nauczyciela. Do nauczyciela nalewek. Tak jest, zgadza się. Bożeż ty na Boga. Chodź, no, bo leje dzisiaj okropnie. Leje jak diabli. Czaisku, maluczku. Jeszcze wczoraj było ładnie, a dzisiaj... No ale to może i dobrze, że pada. To są góry. To są góry, będziemy mogli podegustować nalewki. Więc witam was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Przyjechaliśmy do Czorsztyna, do nauczyciela od nalewek. Sam jestem ciekawy, może się czegoś nauczę. Tak jest, ale już przede wszystkim trzeba podegustować. Trzeba podegustować. No to idziemy, Artek, chodź. Pochwalony jest Chrystus, witajcie. Cześć. Witajcie, panie Andrzeju. Dzień dobry. Ale pan Andrzej. Pan Andrzej. No to prowadźcie. Chodźcie. Idziemy. Panie Andrzeju, ja słyszałem, że pan to jest specjalista i ważna osobistość tutaj w Czorsztynie. O, no to już widać. Specjalista to jest duże słowo. Po prostu zajmuję, to jest moje hobby. Takie hobby. Dobrze, to może usiądźmy i porozmawiajmy o hobby. No i dotarliśmy. Jesteśmy u pana Andrzeja Mikołajewicza. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Jest z nami, jest z nami też Artur, którego już znacie z naszych wypraw w góry na polowania, z Extreme Weekendu. To ten śpioch, który wychodził z namiotu i jak pytałem, jak jest, to mówił. Jak jest mówiłem? Ciężko. Jest ciężko. No właśnie, ale spotkaliśmy się tutaj, słuchajcie, z panem Andrzejem po to, bo Artur opowiedział mi całą historię. Zobaczcie, mamy tutaj dyplomy, tam za chwilę pokażemy wam, są też puchary. Pan Andrzej wytwarza tradycyjne nalewki i uczy, jak wytwarzać takie nalewki. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, co pan tu dzisiaj przygotował? Nalewka z arcydzięgla, tak zwana dzięgielówka. Aha. Jest to nalewka wytrawna. Nalewka z imbiru, jest to nalewka typowo lecznicza, zwłaszcza na te okresy takie zimna i zmiany pogody, ale przede wszystkim to jest również, ma wirusobójcze również imbir działanie i rozgrzewające. Nalewka z aronii, jest to wspaniała nalewka, obniża ciśnienie, poprawia regulację w ogóle całego organizmu, wzmacnia odporność. Nalewka z mirabelki, z tej nalewki oczywiście w ubiegłym roku dostałem perłę za produkcję tej nalewki i nalewka z derenia, słynna nalewka, dreniówka nasza polska, między innymi dla myśliwych również. Tak. Słuchajcie, bo właśnie jak to jest, my myśliwi z łowiectwem nalewki jak najbardziej jest to temat spójny, dlatego w dzisiejszym programie chcemy wam opowiedzieć, jak robić te nalewki i w ogóle, czy nalewki są tylko i wyłącznie do tego, żeby je wypijać? Okazuje się, że nalewki to też produkt leczniczy. Ale zacznijmy od tej nalewki dla myśliwych, czyli która to była? Dereń. Dereń. Dlaczego dereniówka jest tak popularna, że pan mówi, że dla myśliwych? Nie jestem myśliwy, ale dużo czytam na temat nalewek, historii nalewek i wiem, że między innymi nalewka jałowcowa, nalewka z arcydzięgla, nalewka dreniówka, to są takie typowe, jedne z typowych nalewek dla myśliwych. Czyli można to powiedzieć... jest jakaś kultura. Czyli można powiedzieć, że to te nalewki, Artur, gdzie i tak jak jałowiec i te wszystkie takie zioła, to wszystko dodajemy do dziczyzny, tak samo i ta nalewka jest na tego typu rzeczach. Przechodzą swój program, swój czas, dojrzewają i tak samo są znakomite i dobre i współgrają z dziczyzną. Dokładnie. Ja też próbuję robić nalewki. Mam kilka przepisów, które są przekazywane przez innych kolegów, aczkolwiek no tu już jak widzę, no to wygląda pięknie. Podejrzewam, że no, pan takich nalewek nie robi tylko tam 3 czy 4 rodzaje, ale też trochę więcej. Ale
chciałbym się dowiedzieć w ogóle, chciałbym też przekazać naszym widzom, jeżeli ktoś chciałby zacząć robić nalewki, oczywiście na własne potrzeby, tak? Czyli konsumpcyjnie, od czego powinniśmy zacząć? Od czego powinniśmy zacząć przygodę z nalewkami? No więc przede wszystkim wydaje mi się, że od zapytania własnego rozumu. Jeżeli się ktoś ma, ktokolwiek skłonności do nadużywania alkoholu, nie powinien zajmować się nalewkami, powinien być z daleka od nalewek. A, no słyszycie? Więc... Powiem wam tak. Dwa razy lepiej się zastanowić, a dopiero potem spróbować. Chociaż to, powiem tak, to chyba będzie pierwszy program, w którym będę próbował cokolwiek, ale to ważna rzecz. Nie wspieramy alkoholizmu w żadnym wypadku, ale kultura w narodzie musi być. Bo ja sobie przypominam, że już Abraham Lincoln kiedyś powiedział, że wprawdzie alkohol spowodował strasznie dużo nieszczęść i tragedii ludzkich, ale nikt się nie zastanowił nad tym, że nie jest problemem same używanie tego trunku, ale jego nadużywanie. No właśnie. I w tym tkwi cały problem. Możemy powiedzieć, że tak, nasi widzowie wiedzą już, że jeżeli chcieliby zacząć, odpowiadają sobie na pytanie. Jeżeli mamy jakieś ciągotki do alkoholu, nie produkujcie. Co dalej powinni zrobić? Dalej powinni się zastanowić, po co chcą produkować te nalewki. No bo zawsze jest jakiś cel w czymś, prawda? Nasi widzowie to też w większości myśliwi, więc pewnie po to, żeby podczas polowań zbiorowych już jesienią i zimą wymienić się z kolegami i pokazać, co się wyprodukowało. No tak. Wyprodukowało, to szumnie powiedziane. Co zrobiliśmy w arkanach naszego gospodarstwa domowego. Tak, ale to... I podczas biesiad tak. Po... polowaniach oczywiście. Wymieniać i degustować. Te nalewki spełniają również i dla myśliwych różne funkcje, bo tak nalewka jak z imbiru działa wyjątkowo rozgrzewająco. Jeżeli była taka pogoda jak dzisiaj, ewentualnie jesienią, czy już nie mówię w zimę, no to ja sobie potrafię wyobrazić, nie będąc nawet myśliwym, jak się chodzi po tych lasach, względnie po tych zagajnikach z tą strzelbą. Panie Andrzeju, tu bym tą wyobraźnię trochę pohamował, tak? Ze względu też na zasady bezpieczeństwa. Myśliwi podczas wykonywania polowań, podczas polowań zbiorowych i innych czynności nie spożywają alkoholu, zabrania nam to prawo, dlatego też... I etyka. Dlatego, tak, ale ja nie mówię o alkoholu w trakcie polowania, tylko mówię po zakończeniu polowania. Po zakończeniu jak najbardziej, tak, już jesteśmy do tego bezpieczni, broń zabezpieczona, wtedy zmarznięci. No, więc to jest rewelacyjna nalewka. Poza tym nalewki są, które działają typowo, przepraszam, na układ trawienny, przeciwdziałają jakimś zatruciom, jakimś zaburzeniom pokarmowym i tak dalej. To jest również ważne, zwłaszcza przy dzieleniu potem tej tuszki, czy bo zwykle się robi ogniska, jak sobie wyobrażam, prawda? Więc to jest również dobrze nalewki. Przy czym te nalewki takie żołądkowe to dawniej robiono bardzo mocne, bo to głównie było z arcydzięgla, względnie z piołunu. To były nawet 60-70% i dosłownie to się piło na parstek, na ułatwienie trawienia, na pobudzenie wydzielania soków żołądkowych. To były tego typu. Natomiast później, w zależności od tego, czym kto dysponował po kieliszku, z tym, że również jak pamiętam, czytając historię łowiectwa, dbano szczególnie o tym, żeby nie przedobrzyć z tą degustacją w terenie. Później, jeżeli się robi jakieś imprezy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, no to różne można było stosować, można było degustować. Tak. Z tym, że również obowiązywał tutaj wszędzie umiar. No tak raczej powinno być, żebyśmy wszystko to robili z umiarem. To tak samo jest z polowaniem. Nikt nie idzie na polowanie po to, żeby pozyskać 5-6 dzików, tylko po to, żeby pozyskać tyle, ile w danym momencie potrzebujemy. Tak samo jest z tą nalewką. No kurde, powiem ci, Artek, mnie już tu kusi. Ciebie widzę też. Panie Andrzeju, to co nam pan poleci na tak dobrze rozpoczęty dzień na próbę? Na dezynfekcję to bym wam polecił nalewkę z imbiru. To jest nalewka z imbiru robiona w zasadzie, robi się ją, przepis jest na
limonkę, ja natomiast zrobię na cytrynie całej, jednak te pestki z cytryny, parę tych pestek nadaje taki specyficzny, ostry posmak tej nalewce. Także czyli proponuję. Tak zwana imbirówka. Imbirówka. No to co, Artek, spróbujemy imbirówki? No spróbujemy, to gospodarz może naleje tak. Artur, łatwiej ci będzie, bo ja jestem, Artur, wiesz, tobie będzie no, łatwiej. No, tak. Zgrabniej. Do tych małych, do tych małych. Tak. No i teraz sprawdzamy wprawne oko Artka, jak on sobie poradzi z... Ale to pięknie wygląda. Już widzę, że Artek podczas konkursu potraw i nalewek już doszedł do wprawy, bo nigdy się nie naleje pełnych kieliszków nalewki. No właśnie, tak. Dlaczego? Jest proszę taki zwyczaj. Taki zwyczaj po prostu. Proszę bardzo. Tak samo jak do karawki się nigdy nie leje do pełna karawki, zawsze się gdzieś mniej więcej dwie trzecie, połowa, dwie trzecie, tak samo do... Czy to też wynika z tego, że ta nalewka powinna tam chłonąć to powietrze, ona powinna prawdopodobnie się tak, nie umiałem się do czego, bo nie wszystkiego się doczyta, człowiek nie wszystkiego się dowie, skąd wzięła się jakaś tradycja, prawda, ale ona jest utrwalona, ugruntowana. Proszę powiedzieć, panie Andrzeju, czy przy nalewce jest podobnie jak przy winie, że powinniśmy popatrzeć, czy wino się ładnie układa, czy ono jest tak zwane tłuste, czyli ładnie osadza się na bokach, czy nalewkę tylko... Ale pięknie pachnie. Znaczy, czy tylko wąchamy, degustujemy? Nalewkę się... Czy jest jakaś kultura picia nalewki? Jest. Jak osoby, które nigdy kultura nie piły nalewki... Kultura spożywania nalewki, kultura nie picia. Kultura spożywania, tak. Widzicie? Nie picia, nalewki się nie pije. Nalewkę się spożywa. Proszę opowiedzieć, jak powinniśmy ją spożywać? Więc najważniejsze to nalewkę się spożywa, degustuje trzema zmysłami. Tak jak przy winie. Kolor ma bardzo duże znaczenie. Z tym, że są nalewki robione na cukrze i one są zawsze, powinny być przeźroczyste. Natomiast nalewki, które zamiast cukru stosuje się miód. Więc one są zawsze lekko opalizujące, mają trochę inny ten. Ale niesłychanie jest ważna barwa. Aromat to jest tak samo jak przy winie. I następna sprawa, zamoczyć usta i rozsmakować nalewkę. Pachnie, Pieter, nie? Pachnie. Słuchajcie, ja w tej nalewce czuję imbir, ale też czuję miód. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest miód, aczkolwiek jestem pszczelarzem, więc... ale nie jestem w stanie. Pachnie mi... Podchodzi mi tu lipa. Pierwszy taki zmysł, który jest po powąchaniu, ja czuję... Czuję imbir, czuję no, lipę, czuję cytrynę. Spróbuję. No i teraz moje kubki smakowe zwariowały, bo ta lipa, ta cytryna, ten imbir, to wszystko się wymieszało. Nalewka nie jest mocna, a daje taki ciekawy... Idzie pomaluczku. Idzie pomaluczku. Daje taki ciekawy posmak. O miody, jak już jesteśmy przy miodach, tak jak powiedziałem, można zamiast cukru stosować miód. Dobre, nie? Z tym, że nigdy się nie stosuje miodu, przede wszystkim miodu spadziowego. Nie, to za ciężki miód. To znaczy nie chodzi o to, że to za ciężki miód, ale zdominuje zapachem i smakiem każdą nalewkę. Potem jak będziemy degustować taką, obojętnie którą z tych nalewek, to będzie czuć tylko spadzią, tylko niczym więcej. Więc jeżeli chodzi o miody, to są najlepsze miód wielokwiatowy, względnie miód akacjowy. Te miody stosuje wyłącznie do nalewek. Ogólny zapach mają i aromat. Tak, tak. Niejednorodny i nie przebijają swoim aromatem i zapachem. No miód wielokwiatowy ma tych smaków i zapachów dużo. Bo to ten, no i tak samo ma to sobie, jest pierwszy miód, tak. Nie? To jest ten pierwszy miód. No dobrze, miód. Ale to dlatego nalewka jak wino jest. Jest nigdy niepowtarzalna. Każda partia nalewek jest... trochę inna, tak samo jak przy produkcji win. Czyli nie powtórzymy tego smaku, że powiemy, ja robię dobrą nalewkę na przykład tam z czegoś i mam wyprodukowaną określoną partię, zrobioną partię, to już takiej samej partii drugiej nie będzie, mimo znaczy, tego samego przepisu. Możemy, jeżeli robimy sposobem przemysłowym nalewki, pseudo nalewki, bo to się nie powinno tak nazywać, no tak.
nalewek, soków i tam dodajemy różne utrwalacze smakowe, zapachowe i tak dalej, to możemy pod kontrolą to zrobić w dużej ten. Natomiast prawdziwa nalewka, jak to się mówi, staropolska nalewka, to jest tak samo jak wino. Każdy rok powoduje o tym, że mają inną kwasowość owoce, że mają inną zawartość cukru, jak i również innych związków, które powodują ten aromat i ten posmak. Więc dlatego mówię, to jest nie do powtórzenia dla wytrawnych smakoszy. Mhm. Którzy... Panie Andrzeju, a proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wiemy o tym już, że to niepowtarzalny produkt. Wiemy o tym, jak degustować ten produkt. Ale dajmy na to, robimy to z owoców. No, robimy nalewkę imbirową, tak? Ten imbir kupujemy w sklepie, tak? Tak. Zwykły, normalny imbir. Czy powinniśmy go jakoś, nie wiem, specjalnie przygotowywać, czy zgodnie z tym, co jest w przepisie, czy go obieramy, czy go nie obieramy? Jak pan radzi? Więc ja owoce, obieram. Które, chodzi mi, nie mówię o owocach, które zbieramy sami. Tak. Bardziej mi chodzi o owoce, które kupujemy, czy o produkty, które kupujemy. To znaczy ja robię nalewki, sporządzam nalewki głównie z owoców, które są w zasięgu mojej ręki. Czy to w moim ogrodzie, względnie w okolicznych lasach. Zresztą tym bardziej, że to jest bezpieczne, bo to jest Park Pieniński Narodowy, to mówię tak po cichu. Ale jak tam trochę tarniny urwę z tego, to się tam nic nie stanie, bardzo prawda? Oczywiście. Natomiast rzadko kupuję jakieś surowce do produkcji nalewek. No imbiru nie możemy sami wyhodować, tak. Ale ponieważ to jest wyjątkowo lecznicze ma działanie imbirówka, więc z tego względu kupuję. No trzeba dbać o tym, żeby to były te kłącza dojrzałe, w sensie takim, żeby one były zdrowe, napęczniałe, bo czasami się spotyka takie uschnięte, takie kapcie, takie dosłownie, więc to unikam takiego, nigdy nie kupuję. Potem no, trzeba to oskrobać, nie obrać, tylko po prostu oskrobać. No, no jest właśnie, to trochę żmudna robota, bo to są te różne te kłącza, no ale zawsze jest coś za coś, prawda? Potem biorę do jakiegoś słoja większego, kroję w plastry, żeby ta powierzchnia czynna była jak największa. No i zalewam alkoholem, staram się zalewać alkoholem gdzieś tak mniej więcej 50%. Imbir puszcza bardzo niewiele soków, więc dlatego ta nalewka, ten alkohol powinien być trochę słabszy. Natomiast nigdy nie zalewam i nie robię nalewek z wódki. Jakbyśmy poszli do sklepu, to jest dziesiątki różnych gatunków wódek. Tak. Nie, nalewkę absolutnie należy robić ze spirytusu rozcieńczonego. I to w granicach 45-50% do 70-60-70%, zależnie od tego, jakie mamy owoce. Jeżeli mamy, na przykład robimy nalewkę z ziół, no to wtedy stosujemy spirytus 45%. Jeżeli robimy nalewkę z owoców, które dają dużo soków, to możemy wtedy zrobić nalewkę ze spirytusu, który ma tam 50, 60, 70%. To jest również rzecz gustu. Nalewki przyjmuje się, że mają zawartość alkoholu gdzieś mniej więcej 35-70%. To jest tak samo jak rzecz gustu indywidualna. Jedni lubią słabsze nalewki, inni lubią mocniejsze nalewki. Zależy się, do czego się je stosuje. Nalewkę można również produkować likiery, więc bardzo słodkie, półsłodkie, półwytrawne. To jest tak samo jak identycznie jak wina. Z tym, że jest ciekawa sytuacja. Jeżeli byśmy robili nalewki z owoców i stosowali nalewki tak zwane likierowe, czyli bardzo słodkie, to jeżeli nawet zrobimy nalewkę o zawartości, o procencie alkoholu gdzieś 55, 60, czy tam odrobinę więcej, jeżeli ona poleżakuje 5, 6, 7, 8 lat, to możemy wyczujemy tak, jakbyśmy pili kompot. Procenty w tej nalewce są identyczne, ale cukier łamie to odczucie alkoholu. Kiedyś miałem takie zdarzenie, że wydawało mi się, że spożywam kompot, a później okazało się... Było problem ze staniem. Tak, jak to
Nogi odejmuje. Odejmuje. Taka dobra stara nalewka potrafi odjąć nogi. To prawda. Więc trzeba mieć również świadomość tego i umiejętnie korzystać, żeby nie wpaść w euforię. Dokładnie. I zmienić komfort. Tak. Potem a proszę powiedzieć, panie Andrzeju, jeszcze takie... Natomiast jeszcze dokończę. Tylko. Natomiast jeżeli nalewki są wytrawne, jeżeli byśmy zrobili nalewkę wytrawną o zawartości alkoholu 45 albo 50%, to żeby ona 100 lat leżakowało, to odczucie alkoholu będzie takie jak na samym początku. Jedynie smak dojrzeje. Tak. Starka się wtedy taka. Tak. A proszę powiedzieć teraz tak, czy nalewki powinniśmy pić ciepłe czy zimne? Znaczy nalewki się z reguły pije w temperaturze gdzieś tak 8, 10, 12 stopni, w zależności od rodzaju nalewek, ale to jest tak średnio się przyjmuje, że średnio, chyba że to są nalewki likierowe, takie już typowe do deserów, do ciast, no to one mogą być trochę cieplejsze. Czyli można powiedzieć podobnie do wina, czyli podobnie, nalewki, tak. Nalewki pijemy, degustujemy. Podobnie do wina. No dobrze, wiemy jakie owoce, wiemy jak, można powiedzieć, że w takim razie nalewki można robić cały rok, bo jeżeli zbieramy dary lasu, które są o określonych porach roku i z tego robimy, to można powiedzieć, jedną nalewkę kończymy robić, a już nagle musimy zacząć robić kolejną. To znaczy, jeżeli ktoś jest hobbystą sporządzania nalewek i robi to wyłącznie do celów, że tak powiem, i zdrowotnych, i towarzyskich, bo to jest kwestia towarzyska przede wszystkim, również ułatwia kontakt między ludźmi i jakoś umila ten pobyt. Natomiast wtedy powinien się ktoś taki zaopatrzyć w zamrażarkę na pewno. Ja wszystkie owoce, z których robię, obojętnie czy to rajskie jabłka, czy nawet śliwki, głównie tutaj te mirabelki, bo są u mnie w ogrodzie, czy drewno, wszystkie owoce mrożę. Mam trzy korzyści z tego. Pierwsza korzyść, że mogę robić alkohol, to znaczy nalewkę, kiedy mam dostęp do alkoholu, bo nie zawsze jest dostęp do alkoholu i wtedy, kiedy mam dostęp do wolnego czasu i kiedy mam ochotę na to, bo to powinna być przyjemność, a nie... Trzeba mieć dzień na to. A nie obowiązek. A nie obowiązek. To jest jedna korzyść. Druga korzyść jest, że mróz powoduje rozerwanie komórek, błon komórek owoców i ułatwia ekstrakcję tych czynnych związków do alkoholu. I trzecia korzyść jest również, że wszystkie cukry proste, które są zawarte, cukry złożone, które są zawarte w owocach, ulegają częściowej redukcji do cukrów prostych. To ma takie trzy korzyści z tego. Przenosi się to na... A najważniejsze jest, że wtedy robię, kiedy mam ochotę na to i kiedy mam składniki pełne. No właśnie. Przejdźmy jeszcze do tych składników, bo wiemy już, że część składników możemy... Coś zasło mi w gardę, słuchajcie. To jest również na przeziębienia. Tak, wiem, co próbować. Wyjedzie z Pietru i zdrowy Stella. Ja już się czuję dużo zdrowiej. Zacznijmy, znaczy, widzicie? Już zaczynam się... Okej, chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo składniki mamy już... Można powiedzieć, wiemy skąd wziąć, tak? Czyli dary lasu, łąk, no ale skąd wziąć ten dobry spirytus? Czy kupujemy zwykły spirytus, czy bardziej szukamy kolegi, który będzie wiedział, gdzie ktoś produkuje dobry bimber i zalewamy to wtedy bimbrem? Co lepsze, bimber czy spirytus? Więc nie będę się wypowiadał tutaj na ten temat, żeby nie być posądzony o gloryfikację bimbru, który jest zabroniony. Okay. W końcu w każdym razie powiedzmy, wiem, że koniak pędzony nożem. Że specjaliści mówią i smakosze mówią, specjaliści od nalewek, że najlepszy jest dobrze pędzony bimber i ponoć najzdrowszy i najlepszy jest robiony z kiełków pszenicy. Okej. Okay. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o nalewkach? O nalewkach jest to o tyle wyższa, chociaż nie chciałbym się narazić na producentów win, że to jest coś wyższego od win, ale o ile wina również można kupażować, to tutaj nalewki można, niezależnie od kupażowania, cała tajemnica tkwi w tych dodatkach drobnych, których się nie stosuje przy winach.
Nalewki wytrawne, jeżeli się robi, no to wiadomo, że się cukru nie daje, nie słodzi się. Ponieważ robi się z owoców i tyle cukru, ile mają, tyle powinno wystarczyć. Chyba, że mają za dużo tych kwasów również organicznych, no ale taka jest ich uroda nalewki. Mimo wszystko powinno się tak jak przyprawy dodać szczyptę cukru do każdej nalewki wytrawnej. Co to znaczy szczypta? Szczypta to zależy od naszego wyczucia, umiejętności, stażu w robieniu nalewek. To jest ta szczypta, która nie zmienia smaku, ale to tak jak szczypta jakiejś tam przyprawy do bigosu, ewentualnie do zupy. Nie zmienia jej, ale coś autorskiego. Tak. Każda nalewka słodka, natomiast jeżeli nawet będzie bardzo dobra, powinno się dawać szczyptę soli, najlepiej soli morskiej. To są też te takie drobne szczegóły, o których mało kto wie. To również nie zmienia smaku, ale podnosi ten taki coś, co trudno jest powiedzieć, wytłumaczyć. Inaczej się robi nalewki również, które są takie mieszane, likierowe, ziołowe. Ja jak robię wieloowocowe nalewki, to robię z wielu owoców i sobie zawsze zapisuję, bo zapomniałem powiedzieć o jednym, że pierwsze nalewki, które robię, to robię wyłącznie z przepisu, tak jak przepis mówi. Natomiast każdemu smakuje, każdy ma indywidualny smak, prawda? Więc ja robię nalewki pod siebie, to, które mnie smakują. I potem, jeżeli robię drugi raz tą nalewkę, to dopiero albo ujmuję czegoś, albo dodaję czegoś, ale wszystko zapisuję. Mam w Excelu sobie na komputerze i jestem w stanie odczytać i odtworzyć nalewkę, którą robiłem 18 lat temu. Bo najstarsza moja nalewka ma 20 lat. No pięknie. I jeszcze jest. Jeszcze będzie. Jeszcze będzie. Jakbyśmy tak się 20 lat. Za produkcję, za robienie nalewek 20 lat by wytrzymała? Musiałaby dobre ręce mieć. I zęby. I zęby. Ja wam powiem, to nie jest dokładnie taka prawda. Jeżeli się byście zajmowali nie tyle produkcją, co no, tym hobbystycznym takim zajęciem z nalewkami. Jeżeli zaczniecie od samego początku, segregacja owoców, przebieranie i tak dalej. Ostatnio robiłem nalewki z agrestu, więc to każdą z jednej i z drugiej strony trzeba obrać, prawda? To wtedy zobaczycie, tak. Ile to wymaga wysiłku. To trzeba wszystko obierać? Ja myślałem, że to jak kiedyś, że się wsypało do sokownika, ugniotło, sok poleciał. Miałem kolegę takiego znajomego, który przyniósł mi nalewkę z Aroni, ale ja też robiłem nalewkę z Aroni. Też przebieram każdy, że tak dałem dosłownie. Ja mówię, co jest, że u ciebie jest taka dobra nalewka ta z Aroni, a u mnie jest taka nijaka. No jak ty robisz? No wsypuję, tak jak pan powiedział, wszystko do jednego gara. Tak. Ja mówię, no to jak będziesz tak przebierał jak no ja, to wtedy będziesz miał lepszą nalewkę. Tak, słuchajcie, tak to jest. Ja w tamtym roku robiłem nalewkę z róży, gdzie namówiła mnie moja żona. A mimo tego, że się pokułem tą dziką różą, zanim ją zebrałem, potem ją musiałem wyłuskać, wyczyścić, ponakłuwać, przemrozić i dopiero po przemrożeniu i rzeczywiście wyszła bardzo, bardzo dobra, więc trzeba trochę tej pracy włożyć do tego, żeby uzyskać tak piękny i tak zacny produkt. Warto. 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 Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, kwestia maceracji trwa bardzo różnie, bo to zależy się od przepisu, od owoców, od surowca, które mamy. Gdzieś z reguły od 2-3 tygodni, czasami nawet do jednego roku. Już sporządzałem już takie nalewki również, więc czas, cierpliwość trzeba. Sprawa następna, ta nalewka musi, my ją potem odcedzić, przecedzić i wtedy dać do leżakowania. Więc co najmniej te pół roku do roku powinna odstać, żeby można ją było już degustować. Ale im dłużej poleży, to tak jak wino, tym nabiera szlachetniejszego smaku i aromatu. Więc kiedyś właśnie czytałem również takie od specjalistów, że miał jakiś człowiek, miał 18 lat, miał nalewkę z Derenia. I z każdego roku miał po jednej butelce. I jeżeli próbował odrobinkę z każdego rocznika, to była trochę inny smak, a między skrajnymi były diametralnie inne.
więc czas robi również bardzo dużo. I teraz, jeżeli mamy tyle cierpliwości i tyle pracy i tyle serca włożymy w tą nalewkę, to jak ją zdegustujemy, to jeszcze pół biedy. Ale jeżeli jesteśmy w grupie znajomych i ktoś mówi, polej mi tej nalewki, no to drugi raz mu polejemy, ale trzeci raz nam się już będzie ręka trzęsła, bo to takie dobre i takie. To więc tak zwane złote rozdania, złote tak? Rozdania. Ciach i pusta butelka. No. I pomyśl, że to 18 lat leżało i w niecałe 30 sekund. Ciach. Szkoda, no szkoda by było. No. Proszę powiedzieć, bo jak jesteśmy przy tym, jak nalewki powinny leżakować, czy są odpowiednie temperatury, w których nalewka powinna leżakować, czy powinny leżakować w ciemności, czy wręcz przeciwnie, czy powinny leżakować w ciepłym, w zimnym, jak znaczy, to wygląda? Powinno w chłodnym, zimnym pomieszczeniu i w miarę nie za jasno, żeby było. W miarę takim, prawda, takim przyciemnionym pomieszczeniu. Natomiast nalewki, które sporządzamy z liści, względnie z samego ziela, ziołowe, względnie smakowe, tak jak na przykład z liści porzeczki i tak dalej, z estragonu już robiłem również likier. Bardzo ciężko jest uzyskać ten piękny zielony kolor. Chlorofil ulega utlenieniu, czy to z mięty, jakbyśmy robili. I wtedy należy, jeżeli nam się uda zachować do pierwszego rozlania ten zielony kolor, to przechowujemy w absolutnie ciemnym miejscu. Ale ja się nie przejmuję, bo jak czasami robię nalewki z mięty i ona mi zrobi się taka brązowawa, to daję odrobinę cytryny, ona tak rozjaśnia taki słomkowy kolor. No i wtedy mówię, że to robię z mięty czekoladowej, bo mięta czekoladowa ma smak i aromat ma identyczny, z tym, że różne rodzaje gatunki, odmiany mięt mają mocniejszy, bardziej czy względnie słabszy ten zapach i aromat, no ale to jest... Panie Andrzeju, proszę jeszcze powiedzieć, bo od czego nasi widzowie powinni zacząć? Może jest jakaś książka, jakaś lektura, którą mógłby Pan powiedzieć dla początkujących, którzy chcieliby się zacząć bawić w wytwarzanie domowe nalewek, warto zapoznać się z i to jest... To są dwa rodzaje takich podręczników. Lecznicze nalewki, zawsze się podkreśla, że to są lecznicze, ponieważ to jest wyciąg z jakichkolwiek części roślin, więc zawsze mają jakiś wpływ na organizm człowieka, czy to na układ oddechowy, czy na układ krwionośny, czy to na odpornościowy i tak dalej, i tak dalej. To zawsze mają jakiś wpływ na ten. W odróżnieniu od nalewek leczniczych, typowych leczniczych, które już powinniśmy konsultować z lekarzem, ale to odkładamy, ponieważ to już jest dla specjalistów. Tak. Natomiast to było tyle ważne, jeżeli nie było internetu. Dzisiaj, jeżeli sobie ktokolwiek by chciał zrobić jakąkolwiek nalewkę, czy to z malin, czy z jeżyn, czy z mirabelek, czy z arcyzięgla, klika nalewka z tego i ukazuje mu się cały. Jest to kwestia teraz wyboru. Tak, są też wszelkiego rodzaju fora internetowe związane z produkcją nalewek. Ja sam korzystam, jak miałem robić nalewkę właśnie tą z dzikiej róży, gdzie moja żona, zawsze jeździliśmy na rowery, moja Magda mówi, no zobacz, no tyle tego tu jest, no zrób taką nalewkę. Udało się? Udało się, ale to też, wiesz, korzystałem na forum tam dla ludzi, którzy produkują nalewki, wśród myśliwych. Koledzy polecili dobry przepis, bo to właśnie o to chodzi, bo skąd wziąć dobry przepis? W końcu ktoś gdzieś z jakiegoś polecenia przekazał ten przepis i on rzeczywiście zadziałał. Ja już ten przepis też przekazałem mojemu koledze, który też zrobił i też już miałem okazję degustować, więc no tak to jest właśnie z tymi przepisami. Jak są dobre, to aż one, można powiedzieć, gdzieś tam wędrują różnymi kanałami, doświadczeniami. Kiedyś przepisy były ścisłą tajemnicą danych producentów, ponieważ produkowano te nalewki w dworach szlacheckich, magnackich, wśród mieszczan, bogatych ziemian, prawda? Więc one były przekazywane z pokolenia na pokolenie, czasami w testamencie. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, że mogliśmy gościć u Pana. Bardzo dziękuję za te cenne rady i za te cenne instrukcje, których nam tu Pan udzielił.
Ile tu kobiet? Co tu się dzieje? No, witać. Żeby... Witajcie, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie, witajcie. Słuchaj, przyjacielu, pierwsze koło gospodarze tej miejscowości, tego sołectwa Czorsztyn. Koło gospodyń Czorsztyna. Dzień dobry, witam panie serdecznie. Witamy. Powiem tak, no jestem naprawdę mile zaskoczony, bo wybrałem się tutaj po to, żeby zobaczyć, jak produkuje się nalewki. Miałem spotkanie z panem Andrzejem, który opowiedział nam całą historię produkcji, degustacji, wręcz pozyskiwania tych dóbr, które są do nalewek. A widzę, że tutaj panie też macie jakieś pyszności, nalewki i kiełbasa, ogórki, kiełbasa chyba z dziczyzny, a może i nie. Co tu panie dobrego przygotowałyście? Swojska, kiełbasa swojska, a nalewki mamy tak, mamy nalewkę z pigwy, nalewkę truskawkową. To coś słodkiego, Artek. Nalewkę wiśniową, no bo nalewki na ogół to są niewytrawne, tylko słodkie. Nie? A kobiety lubią słodkie, więc... A, kobiety lubią kupujemy słodkie nalewki. Same słodkie i słodkie rzeczy produkują. Tak jest. To co, panowie, popróbujemy tych słodkich nalewek? Zapraszamy. Ja myślę, że tak, oczywiście zdrowotnych, tak jak tak, pan Andrzej wspominał. Tak jak pan Andrzej wspominał, nalewki zawsze próbujemy dla zdrowotności. Tak. To próbujmy, sprawdźmy, co dobrego jest. Artek. Co to mamy tutaj, panie? Pigwa. Pigwa, tak? Pigwa. Tutaj mamy pigwę. Słuchajcie, nieźle się zapowiada. Tych pańskich gospodyń wiejskich jest tu trochę i każda ma po kilka nalewek. Ja aż się sam boję, co będzie na sam koniec programu, więc... Może powinienem się już z wami pożegnać, żeby nie zapomnieć zrobić tego na koniec. Oczywiście żartuję, nalewki spożywamy w niewielkich ilościach po to, żeby spróbować, zdegustować, a nie nimi się upijać. A program kręcimy nie w jeden dzień, bo to nam już drugi tydzień, dyrdo. Drugi tydzień, ty musisz wszystkie szczegóły zdradzić, Artek. Jeden dzień to by było. A panie nie próbujecie? Nie, to my to już próbowaliśmy. No. Już próbowałyście. Próbowaliśmy, no ale żeby nie było tego, takie spotkanie koło gospodyń. Spotkanie koło gospodyń. Jak to pokazywał nam pan Andrzej? Najpierw zaglądamy, jak ta nalewka wygląda. Zobaczcie, jaki ona ma piękny kolor, pięknie się osadza. Pachnie przepięknie. No i teraz najważniejsze, żeby spróbować. Jak już wiemy, jak pachnie, jak wygląda. No, pigułka jest. Pięknie pachnie. To próbujemy. Próbujemy. Na zdrowie. Na zdrowie. Zdrowie pań. Na zdrowie, tak jest. Dobra? Dobra, dobra. To jest to. To jest takim domowym sposobem robiona, także my tam... Takie są najlepsze. Takie, wie pan, no tak nie jesteśmy jakimiś tam fachowcami od robienia nalewek, no ale tak od... Na swoje potrzeby. Na swoje potrzeby. I zdrowotności. Tak, tak, i zdrowotności. Na zdrowie. Koło gospodyń Czorsztyn. Tak. Koło gospodyń Czorsztyn dla zdrowotności, na piję swoje potrzeby. I to jest właśnie fajne, słuchajcie. I to jest fajne. Tradycja, kultura, po to, żeby to pamiętać, żeby przekazywać z pokolenia na pokolenie. A nie na zasadzie takiej, a jasne, dziś jest, jutro nie. Pana Andrzeja zapraszamy do degustacji. Ale dobra. Okej. Okay. Przepyszne. Super, teraz... dziękujemy. No, no to takie. Dziękujemy. No i co? I mamy kolejne koło gospodyń wiejskich. Artek, przedstaw panie. Mamy. Panie z koła gospodyń Sromowce Wyżne. Sromowce. No, to na spływie byliśmy. Tak. To był Sromowce wielkie? Tak, Wyżne. Wyżne. Zaczyna się wspólnie. Tak. Ale to dobrze kojarzyłem. No, widzisz, dobrze, to jednakże... Podobało się na wodzie. Oj, podobało mi się. Słuchajcie, ja każdemu polecam, jak ktoś będzie w okolicach Czorsztyna, tu Pieniny, słuchajcie, spływy pontonowe, nie tylko flisacy, tradycja, ale też można takim pontonem, taki prawdziwy rafting z takimi prawdziwymi zapaleńcami spróbować. Ale jak jesteśmy przy próbowaniu, to powiem wam tak, jest coś innego, bo herbata pienińska. Co to jest ta herbata pienińska? To jest herbata z ziół pienińskich, akurat zbieranych w Pieninach, w Stromowcach. To jest herbata z mięta, macierzanka, dziurawiec, lipa. I ta herbatka jest jakaś, nie wiem, zdrowotna, czy tak to ją się tak pije do śniadania? Nie, raczej do śniadania. Teraz, dawno się piło do śniadania, teraz już po prostu się wychodzi z tego, bo jest najlepsza jest torebka, się kupuje w sklepie. A tą się pije tak jak na przykład dla zdrowotności
to jest no, na wątrobę dobra, takie na trawie. Jak na wątrobę to dla nas dobra, bo my już dzisiaj trochę nalewek popróbowaliśmy, Artek, ale nie? Ale bardzo delikatnych, nie szkodzących wątrobie, aż przeciwnie. Aha. To co, spróbujemy tym razem herbatkę? No, oczywiście, herbatka, tak samo polecam. Pińsko, panie, tutaj to co, Artek, naprawdę... zadziałaj, pomóż panią. Naprawdę dobre. A, herbatka to ciepła, w termosie. Musi być. A, no właśnie. Musi być termosik. O. A, jak to pachnie, pokaż. Najlepsza jest niesłodzona. Artku, proszę bardzo. Pachnie ziołami, rzeczywiście. Można się doszukać ziół właśnie tutaj z łąk pienińskich, więc... Słuchajcie, nie jest łatwo powiedzieć, jakie są tu zioła, bo znawcą ziół nie jestem, ale pachnie pięknie. Muszę to spróbować. Kurde, mimo że nie ma w niej cukru, jest słodka, jest no, dobra. No bo niektóre zioła nawet są słodkie, to są nawet zawierają cukier, nie? Nie potrzeba nawet i pyłki słodzić. Tak samo jak pyłki, pszczoły tak. Zbierają, no to i na kwiatach, tak. I na ziołach jest ta słodycz, więc one nie, robią. Nie powiem, że jest lepsza od nalewki, ale... Na pewno nie lepsza. Ale jest dobra. Ale jest naprawdę dobra. Ja poproszę jeszcze proszę trochę. Bardzo. Musicie, koledzy, poczekać, bo jest naprawdę pyszna. Słuchajcie, herbatka pienińska. Można zbierać ziółka, można parzyć, można pić, można być zdrowym. Spróbujemy jeszcze dla zdrowotności nalewka. O, nalewka z kwiatu czarnego bzu i nalewka z pokrzyw. To może ja z bzu, a ty z pokrzyw, Artek, z panem wójtem spróbujecie? Bo ja się powiem szczerze, z pokrzyw boję. Mi to się zawsze pokrzywy kojarzyło z tym, że jak się wpadnie w pokrzywy, to i dupa popieczona, nie? Ale to jest bardzo zdrowe. Zdrowe są? Poparzenie pokrzyw, oczywiście, na stawy. Głównie na stawy. Artek mi mówił, że on robi z... Co ty robisz z pokrzywy? Kiszysz pokrzywę, czy coś tam takiego też robiłeś? Sok z pokrzywy. Pesto z pokrzywy. Pesto z pokrzywy. Tak, z pokrzywy i z czosnku niedźwiedziego. No. Powiem wam tak, ja to się boję trochę tej pokrzywy, bo moje dzieciństwo gdzieś u babci na wsi wiązało się z tym, że zawsze wychodziłem z tyłkiem popie... Oj, takie bąble, o jest. Źle. Pokrzywa mi się źle kojarzy, to ale... To znaczy babcia chciała dobrze. ale herbata pienińska naprawdę zacna. To Artek, to próbujemy dalej, tak? Degustujemy, no bo przecież żal by było, kobiety przygotowały. Ja tu nawet przyniósł odpowiedni do tego myśliwski instrument, kulawka. No właśnie, tak? Słuchajcie, tradycja stara mówi, że powinno spożywać się w kulawce, dlatego... No Artek, właśnie powiedz, dlaczego w kulawce? Tego w kulawce. Kulawka była podawana po polowaniach w trakcie zimy lub w warunkach takich ciężkich, gdzie faktycznie trzeba się było rozgrzać, żeby nie trzymać i można było wszystko skorzystać zaraz, nie można ją było położyć. Bo nie można postawić, bo się wywróciło. Musi być jeden do drugiego, napił się warciutko, zamknął, schował do kiesonka i można było dalej rozgrzanym iść pracować, chodzić, wykonywać różne czynności i w łowisku, w lesie. No Artku, i mamy kolejne panie, kolejne koło gospodyń. Tym razem skąd? Tak jest, podjechaliśmy z Czorszczyna dalej w stronę centrum jakby gminy całej i jesteśmy w Mizernej, koło gospodyń wiejskich Mizerna. Mizerna, ale ja widzę, że panie z Mizernej to nie są takie mizerne, bo tu jest i widzę i sok aroniowy, i miód z mniszka, syrop z sosny, sok z winogron? Winogronowy, tak. Proszę, tak, proszę. Jest. Sok z mięty. Kiedyś miałem okazję pić sok z mięty. A jeszcze z pokrzywy też jest. Oj, z pokrzywą to już. Ja nie... Melisy, tu jest melisa. Syrop z melisy. I tu jest syrop z pokrzywy. Syrop z pokrzywy. I nalewki jakie? Nalewka jest brzoskwiniowa i ze sosny. I sosnowa. No to co, panowie, co testujemy dzisiaj? Ja myślę, może że sosnę tradycyjnie spróbujmy. Tak. To sosnę. Sosny tu u was dostatek, więc... Jest, młodych pędów także. Spróbujmy nalewkę z sosny z młodych pędów. Kolor piękny, bursztynowy. Oj, i tu łatwo nie będzie, nie? Jak tam mieliśmy małe kieliszki, to tutaj kieliszki nie są mizerne.
No nie, mizerna nie jest za mizerna. Panie też skosztują z nami. No właśnie, może by panie tak, też z nami skosztowały. Tak, panie się. Słuchajcie, i to jest ta chwila, gdzie trzech facetów będzie kontra dwie kobiety. No to co, próbujemy? Nie wspominaliśmy jeszcze, dziś właśnie jest dzień, w którym miał być konkurs potraw regionalnych, gminny konkurs potraw i również z dawien dawna i nalewek. No niestety właśnie. Trochę te nalewki są traktowane w inny sposób, po macoszemu trochę. A szkoda, prawda? Ale tośmy już z panem Andrzejem rozmawiali o tym. Zobaczymy, świat się kręci dalej, Polska kwitnie. Może przyjdzie taki czas, że w Polsce też będzie można kupić, jak w Chorwacji, Włoszech czy innych krajach alpejskich, produkty regionalne, w tym też nalewki. No ale skoro jesteśmy przy krajach alpejskich, tu u nas jesteśmy blisko Tatr, a to prawie takie, można powiedzieć, dla narciarzy prawie pasmo alpejskie, więc spróbujmy nalewki jakiej? Sosnowej. Sosnowej. No to próbujmy. Kolor ładny. Zapach piękny. Zapach piękny. Las. Las. Sosna. Tak. To na zdrowie. To na zdrowie. Na zdrowie. Dziękuję paniom z mizernej. Jest moc. Jest moc syropu takiego na gardło, jak za dziecka się piło, nie? A tutaj panie mają też taki właśnie syrop zrobiony, sosnowy. Tak. No to widzę, tylko ten syrop można rozcieńczyć. Syrop dla dzieci, a nalewka dla dorosłych. Nalewka dla dorosłych. Działanie takie samo? Proszę? Działanie takie samo zdrowotne? Tak. I nie tylko pić, ale można i wcierać. Nalewkę? No pewnie. Sosnową? No nie sosnową, ale... Toś przecież kleiłbyś się cały jak diabli, nie? Chyba, żebyśmy chcieli włosy z pleców obdzierać tą nalewką, nie? Tak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Sami widzicie, jak to zawsze Artek mawiałeś? Nie jest łatwo. Jest ciężko. Jest ciężko. To kolejny kieliszek. Ja czuję się już prawie jak w programie Podróżnik po kielichu, na bani, czy coś podobnie, bo to mój kolejny kieliszek, ale rzeczywiście, słuchajcie, warto. Warto było przyjechać do Czorsztyna po to, żeby zdegustować te wszystkie produkty. A to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze przed nami trochę degustacji. Na zdrowie. No i Artku, przewodniku mój po Czorsztynie i okolicach, kolejne koło gospodyń skąd? Kolejne koło gospodyń reprezentują z Maniów, z centrum gminy, w którym się mieści ale teraz urząd gminy. Miejscowość z Maniów czy Maniów? Maniowy. Maniowy, okej. Okay. Słuchajcie, koło gospodyń wiejskie z miejscowości Maniowy. Drogie panie. Nalewka z mięty czekoladowej? Jest coś takiego jak mięta czekoladowa? Oczywiście, pan Andrzej mówił o różnego rodzaju miętach, również i o czekoladowej, cytrynowej, górskiej naszej tak samo jest. Ja zawsze kojarzyłem miętę pieprzową, miętę zwykłą, a tu mięta czekoladowa. Chyba trafimy na degustację czekoladowej mięty, spróbujemy. Ale oprócz tego mamy nalewka z pigwy i rabarbalu, nalewka z wiśni. Słuchajcie, sami dobrze widzicie, nalewki można robić ze wszystkiego, pod warunkiem, jak pan Andrzej powiedział, że robimy to z pasją i z umiarem. Bo tu nie chodzi o to, żeby się upić tymi nalewkami, tylko żeby zdegustować, poczuć te smaki, poczuć tą tradycję i o to w tym wszystkim chodzi. To co, koledzy, co degustujemy? No, to spróbujemy tą miętę czekoladową? Czekoladową, tak jest. To drogie panie, to spróbujmy tej czekoladowej. A panie spróbują z nami? Oczywiście. Kolor widzisz mięty i wchodzi w czekoladę. Ale jest. Tak. Jest zapach. Ciach. Bardzo fajnie. To do roboty. No to pod tą miętę. A rzeczywiście intensywny zapach. Intensywny zapach, tak, czekoladowy, miętowy. Jest bardzo fajnie. Słuchajcie. Moje panie, z Maniów. Bardzo dziękujemy. Na zdrowie. Wasze zdrowie, drogie panie. Dziękujemy, wasze też. Słuchajcie, to już się chyba zaczyna taki etap, jak już się zaczyna podczas degustacji mówić wasze zdrowie, drogie panie. Czy to nie jest już taki etap, Artek, że
już tak jest na zdrowie, za zdrowie pań i tak dalej, takie już nalewki toasty? Tak. Słuchaj, oczywiście taka sprawa jest. Zdrowie pań, zdrowie gospodarzy, zdrowie wszystkich, którzy ale dobra. Są tu i przyjeżdżają do gminy Czorsztyn. Słuchajcie, no i gdyby to miał być konkurs i gdyby już nikogo więcej nie miało być, to ja bym powiedział, że nalewka z mięty i z czekolady jedzie ze mną, ale jest pyszna. Ja jestem pod wrażeniem. Jest naprawdę dobra, ale zobaczymy, co tam jeszcze ewentualnie będzie, ale jest naprawdę pyszne. Super. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I kolejne, tym razem dwa koła, i to już można powiedzieć dwa ostatnie koła, przygotowały tutaj zestaw nalewek. Ja powiem wam tylko tyle. Przy 7 kołach, które tutaj były, można by było, koledzy, zrobić konkurs na te nalewki. Dla mnie to była taka, słuchajcie, niespodzianka, bo z Artkiem pojechaliśmy do pana Andrzeja, widzieliście, który produkuje, może nie produkuje, który wytwarza nalewki, który jest takim, można powiedzieć, instruktorem, nauczycielem, jak robić te nalewki, a to, co zastaliśmy tu, to jest niespodzianka przygotowana przez pana wójta i przez Artura dla nas, no i dla was, moi widzowie, bo to jest naprawdę zaskoczenie. Ja jestem naprawdę mile zaskoczony, bo w życiu bym się nie spodziewał, że nas, myśliwych, tak górale będą witać i takie nalewki serwować, żebyśmy mogli to skosztować. Więc teraz, drogie panie, Artek, może przedstaw panie. Przedstawię oczywiście koło gospodyń Kluszkowce oraz koło gospodyń Huba. Huba. Tak, Huba. Huba to taki grzyb na drzewie. Najmłodszy. Tak. Ale też dlatego jest to miejscowość najwyżej położona i dla wszystkich z góry patrzy. A najmłodsze koło, i takiej Huby. Jedna pani ma najwięcej pewnie nalewek. I tak to reprezentuje całe koło. Ale tak to właśnie, słuchajcie, jest z tymi nazwami miejscowości, że te nazwy miejscowości zazwyczaj połączone są z albo z ukształtowaniem terenu, albo z jakimś nazwiskiem kogoś, kto wcześniej tam mieszkał. No, ale słuchajcie, nazwy terenu, te czasy, to nie o tym. Dziś o nalewkach. To co testujemy? No, co panie zaproponują? Patrzymy, co mamy. Tu mamy nalewkę z płatków róży. Z płatków róży. To tak. Chyba taka kobieca bardziej. Tak, bardzo słodka, bardzo dobra. Bardzo dobra. I nalewka z czerwonej porzeczki i nalewka z czarnej porzeczki. Koledzy, jeżeli mógłbym zaproponować, to z czarnej porzeczki, tak zwana smerezina. Smerezina. Tak. To tak. Spróbujemy. To ja bym proponował tą nalewkę. Próbujemy. Popatrz, jakie ja mam szczęście, jako dyrektor Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, 7 Wszystkim. Droga pani, jak wszystkim, to wszystkim. Artek, ty to masz super fuchę, powiem ci, jak ty tak sobie możesz... Super wójta. Super ma dużo bob. Czego ma? Bob. Co to jest bob? Czyli kobiet, baby. A, bob! Nie. Powiem wam tylko... To pana symu. Powiem wam tylko tyle. Tu jest tak fajnie, że ja chyba rzucę to wszystko i z tej mojej zielonej góry przeprowadzę się w te wasze góry, bo i piękne kobiety, i piękne te... Boże, moja żona to będzie widziała. No tak, ale i piękne kobiety... Nie, jest zazdrosna, jest mądra, wyrozumiała. Ma rację, nie? Tak, bardzo. I zawsze ma rację. Ja powiem pani tak, ja w domu robię, co chcę. Chcę, to odkurzam, chcę, to myję okna. A ja nie chcę, to nie robię nic. To się wytnie, To co, drogie panie, a pani nie spróbujecie właśnie z nami? Pewno. No chociaż jedna by spróbowała. No jedna, to ja już spróbuję. To było? Pachnie, czarną porzeczką pachnie. To zdrowia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jest starka. Tak. Wyleżała się. Tak, wyleżała się. Jest tak czuć, że już leżała. Jest taka, mógłbym powiedzieć, jak wino, taka tłusta. Tak, jest taka gęsta, taka tłusta. No. Ładnie się osadza na tych brzegach tego kieliszka. Zobaczcie. Jest
jest naprawdę, to nie jest nalewka zrobiona na poczekaniu. To nalewka, która jednak trochę leżakowała. I pachnie przepięknie, i pięknie się układa, no i smakuje dobrze. Musi leżakować chyba, nie? 3 lata ma? Same suplementy zdrowotne. Ale Piotruś, nie tylko kluczkowce, ale i Huba. Coś tak przygotowała, bo tutaj pięknie. Wszystkiego nie damy proszę rady. Teraz spróbujcie. Spróbujcie, a później pójdziecie dalej na. Ale damy radę. I następno, chociaż jeszcze jedno. Spróbujemy później. Nie. Z róży, tak ciut. To może później, dajmy szansę też nalewkom z Huby. Była zasada jedna, z każdego koła po jednej nalewce. Droga pani, jakbyśmy... Och, jakbyśmy tak z każdego koła po dwie spróbowali albo po trzy, no i to by się działo. Ach, to na zdrowie. Krystyna, przewodnicząca koła gospodyń. W Hubie. I co mamy tutaj dzisiaj? Myśmy przygotowały tak nalewkę z kwiatów nagietka, nagietkę z owoców piwy i nalewkę malinową. Nagietkowa to tak smaczna nie jest, ale właściwości zdrowotne ma takie, zwłaszcza do przebywania ran. No, ze względu na ten gorzki smak nie nadaje się za bardzo do picia. Macie ale rany jakieś, koledzy? Ale nie mamy. Kusi, ale kusi, bo po tym słodkim tak trochę zmienić smak. Proszę bardzo. No to ty, Artek, spróbujesz nagietka. Tak, ja nagietka. A ja jednak zostanę, słuchajcie, przy słodyczy, bo ta czarna porzeczka już te moje zmysły trochę bardziej rozpaliła, więc ja poproszę z maliny. Tak, ja z maliny. I mamy malinkę. Och, i dziękuję. Panie Wójcie, a panu wysmakuje? Smakuje. Dyrektuje to, tak to długo. To proszę dać tamte, a tu damy, której nalewki? No to... Malina i... Ja bym może spróbował rzeczywiście trochę tej zdrowotnej, mega zdrowotnej. Zioła. Tak, zioła z nagietka. Malina pachnie ładnie. Nie mamy okazji, nigdy nie mamy okazji tego spróbować podczas i konkursu w tym, więc... W moim imieniu dziewczyny dawniej, parę lat wstecz, żeśmy próbowały przecież na konkursie potrawy. Było tak, ale... Bo można było, a teraz już jest zakazane. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. To już ostatnie nalewki, które będziemy degustować. Udało nam się dobrnąć do końca. Jak mawia mój przyjaciel Artek, nie było łatwo, ale dzięki temu, że miałem tutaj zacnych pomocników, którzy mnie zaskoczyli tą niespodzianką i pomogli mi przy degustacji, powiem tak, tym razem ja powiem, bardzo dziękuję, koledzy, za to, że mogłem u was gościć. Dziękuję wszystkim paniom z gospodyń wiejskich, kół gospodyń wiejskich, które tutaj były, za to, co przygotowały, bo to naprawdę wszystko jest pyszne. To tak jak w takim dowcipie, ale to może ten dowcip nie tym razem, bo... No ale bo na tak... końcu, na końcu można. Można na końcu? To stoi taki człowiek w... To będzie, ale będzie jak w familiadzie, może być. No to powiem. Stoi taki gościu w kolejce, a przed nim człowiek, który kupuje nalewki i mówi, a może taką, a może z aroni, a może z czegoś innego. I ten drugi stoi i tam tupie tymi nogami, a ten mówi, chwileczkę, bo jeszcze muszę wybrać. A na to pan, który stoi za nim, mówi, proszę pana, ale tu jest wszystko pyszne. I tym miłym akcentem, słuchajcie, mógłbym podziękować wam wszystkim, bo tu jest naprawdę wszystko pyszne. Jeżeli będziecie kiedykolwiek wybierać w okolice Zakopanego, skręćcie lekko w bok Czorsztyn, Huba, po drodze. Huba, Kluszkowce, wiaduktem zjechać. Gmina Czorsztyn, po prostu gmina Czorsztyn. Jest co tu zobaczyć, jest co spróbować. Warto, naprawdę. Ja zapraszam. Zapraszamy. Dasz Bur, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. My też zapraszamy, jak będzie konkurs potraw w przyszłym roku, bo w roku ta pandemia... No obiecuję, że będziemy. No, zapraszamy. I takim większym zespołem. Tak, oczywiście. Dziękujemy.